Cześć, po tej stronie Maciek, SQ5 Ewa, Bożena Maria. Tak jak obiecałem, wczoraj pojawią się na moim kanale dwa, może trzy nagrania o tematyce bardziej krótkofalarskiej. I oto pierwsze z nich. Po pierwsze, to dziękuję wszystkim za subskrypcję, za wymianę zdań. Jest sporo filmów, które dużą popularność zyskały, szczególnie film o używaniu urządzeń radiowych nadawczo-odbiorczych względem polskich przepisów. Ten film oczywiście wywołał też mnóstwo, ale to po prostu gigantyczną ilość bólu dupy, szczególnie u osób, które nie potrafią ogarnąć, że to nie ja napisałem ustawę. I nie potrafią zrozumieć, że no takie mamy przepisy, tak jak ograniczenie prędkości do 50 na godzinę, tak i mamy nakaz posiadania pozwolenia na urządzenia pewnego typu w pewnym zakresie. Także bardzo pozytywny, ogromny odzew pozytywny i dyskusja ciekawa wywiązała się pod tym filmem. Było też sporo, tak jak mówię, troli, nawet jeden misiu, tutaj Piotrusiu K. z pod warszawskiej miejscowości. Pozdrawiam cię serdecznie. Nawet jak ukryjesz się pod zmienionym nazwiskiem, to pamiętaj, że jest coś takiego jak nagłówek maila i bardzo łatwo można wyśledzić, skąd wysyłasz, z jakiego programu. Twojego znaku krótkofalarskiego nie będę podawał, ale wysyłanie mi maili, straszenie mnie, zgłoszeniem nagrania do UKE, do YouTube'a, fixum dyrdum generalnie. Także chłopie, chcesz dyskutować na temat tego, co jest w ustawie zapisane, komentuj jak najbardziej merytorycznie. Nie masz nic do dodania, to 3 sekundy i w spamie lądujesz. Także to tyle. Z update'u, który się u mnie dzieje, no to Mało mnie ostatnio głosowo na radiu z racji na powiększenie się rodziny, więc no, trochę inne obowiązki. Ale dobrze. O czym będzie to wideo? To będzie wideo pytanie do Was o zawodach krótkofalarskich. Jak wiecie, no startowałem w nich od lat. Czasami osiągając niezłe wyniki, szczytowo drugie miejsce na świecie na paśmie 80 metrów w CQWW. Ale wiele innych fajnych pozycji, jakieś rekordy polskie, inne tam takie pierdoły. Więc łatwo zrozumieć, że w jakiś sposób zawody są mi bliskie, lubię je i tak dalej. Natomiast no, daleko mi jest do takich hardkorowych kontestowców, kontestmenów jak no nie wiem, Fax, GEM czy XF na przykład. Ani nie mam takiej stacji, ani zacięcia. To tyle. Oczywiście tu od razu zaznaczam, że jakikolwiek sukces nie byłby możliwy bez pomocy przyjaciół, krótkofalowców i oczywiście tolerancji mojej żony. Także jej dziękuję i Jarkowi NHL-owi, Pawłowi LTF-owi, Tomkowi SQ5T, Adrianowi SQ5AM, Marcinowi SP5UX, Krzysiowi SP5GDX i jeszcze całej masie ludzi, których no, nie sposób mi tu teraz wymienić, bo po prostu jest ich bardzo wiele. I cóż, zawody fajnie, uważam, że jak najbardziej można podszkolić operatorkę. Bardzo fajna rzecz dla ludzi z M-komu, bo uczysz się ogarniania dużej ilości ruchu. Można nabić sobie podmioty DXCC, bo niektóre są aktywne tylko podczas zawodów, co mnie osobiście wkurza niemiłosiernie, że tylko wtedy, no ale jest. Ale byłbym ślepy i głuchy, gdybym nie zauważył, że tych zawodów jest multum
są co chwilę różne, przeróżne. O Kalosz Sołtysa, o prawą onuce burmistrza Zadubczanek Górnych. Co weekend jakieś zawody. I czy nie macie tak, że w końcu macie chwilę na radio, chcecie zrobić normalną łączność, pach, zawody. No i nie da się, bo wszędzie siku, siku, kontest, siku, kontest. I zaznaczam, mówię to jako ktoś, kto w tych dużych zawodach od lat bierze udział. Wiem, że można pójść na Warce, chociaż tam te 24 mega teraz to tam gówno, a nie pasmo. Otwarcia są bardzo, bardzo króciutkie i takie, no, tyłka nie urywa. Ale no gdzieś mam takie wrażenie, że my, miłośnicy zawodów, przegięliśmy bagietę. Przegięliśmy w taki sposób, że tych zawodów jest za dużo i tworzymy taką czasami chmarę komarów irytujących. Wszędzie na paśmie. I to, no tak jak powiedziałem, byłbym ślepy, głuchy, gdybym tego nie zauważył. Druga rzecz jest taka, że no nie sposób mi nie zauważyć trochę bez sensu takiej łączności, bo ona jest prawie tak oderwana od esencji krótkofalarstwa. Ja wiem, że zaraz się tu sępy rzucą. Esencji krótkofalarstwa, jakkolwiek by tego nie nazwał, jak FT8. 5-9 następny, 5-9 następny, 5-9 następny. Gdzieś zatraca się w tym wszystkim tą rozmowę z drugim człowiekiem, kontakt z drugim człowiekiem. I zastanawiam się, co wy o tym, jakie jest wasze zdanie? Co sądzicie o zawodach? Biorąc oczywiście pod uwagę, że rozwijanie umiejętności, rozbudowa sprzętu, jeśli ktoś ma taką możliwość, etc., etc. Czy też was to wkurza? Czy może po prostu ja się czepiam niepotrzebnie? To tyle. Do usłyszenia. Siema.